Moimi gośćmi są dzisiaj pani Anna Birger wraz z Łukaszkiem. Niedawno wróciła pani z konsultacji lekarskich. Jaki jest stan zdrowia Łukaszka? Stan zdrowia Łukaszka jest już lepszy zdecydowanie po operacji serca, którą przeszedł mając 3 miesiące, bo niestety była niewydolność po prostu oddechowa. No i musiało być chirurgiczne zamknięcie ubytku. No i później dostaliśmy zielone światło właśnie, żeby działać z rączką. Byliśmy na konsultacji w Warszawie, dostaliśmy zielone światło, że Łukaszek może przejść operację. No i dostaliśmy później wycenę, no, która jest co najmniej dla nas no, nieosiągalna. Jest to około 640 tysięcy złotych. Łukaszek po tych operacjach będzie miał funkcjonalną rękę, odzyska 90% sprawności. Operacja jest już na 5 września, ale nasza zbiórka niestety stanęła w miejscu. No i w takim tempie po prostu nie zdążymy. Ile operacji będzie musiał przejść Łukaszek? Na samym początku będą to dwie operacje. Pierwsza to jest ulnaryzacja, która polega na wyprostowaniu nadgarstka, bo na obecną chwilę rączka Łukaszka jest cały czas dosłownie podgięta. Trzeba ją wyprostować ze względu na całkowity brak kości promieniowej. Kość łokciowa jest skrócona i wygięta, nadgarstek jest zdeformowany, nie ma też kości z śródręcza od kciuka, no a sam kciuczek właśnie wisi na takiej skórce. Po 3 miesiącach od pierwszej operacji konieczna jest druga, czyli ta policyzacja, bo bez kciuka dłoń jest niefunkcjonalna, no nie ma chwytu po prostu. Jeżeli wykona się zabieg policyzacji, dłoń odzyska tak naprawdę 90%. I rączka będzie funkcjonalna. I to jest na obecną chwilę tyle. Następną, trzecią operację będzie musiał mieć, ale to już w wieku szkolnym, która będzie podlegać na wydłużaniu kości łokciowej. Jak obecnie w domu na co dzień funkcjonuje Łukaszek? No z Łukaszkiem mamy bardzo dużo wizyt, bo Łukaszek podlega kardiologii, nefrologowi, genetykowi, laryngologii, do tego są ortopedzi, chirurdzy, genetycy. Na obecną chwilę ma prowadzone badania pod kątem zespołu TAR. Jeżeli nic nie wykażą, no to będziemy szukać dalej, czy to na przykład nie jest zespół Holdorman. No żeby dojść po prostu, co się stało, dlaczego tak jest i czy to faktycznie jest winna genetyka, no czy to jest po prostu taki przypadek, tak jak usłyszeliśmy, że wada jest po prostu przypadkiem 1 na 100 tysięcy. Także no, takie miał szczęście nasz maluszek. Czyli państwo obecnie wiele czasu spędzają w szpitalach? No, większość czasu tak naprawdę jesteśmy po przychodniach w Prokocimiu, na rehabilitacji i na konsultacjach, bo tak samo z nerką. Nie wiadomo na ile ona procent pracuje, czy ona nie pracuje, czy będzie konieczna na przykład operacja jej usunięcia. Czy prowadzona jest jakaś rehabilitacja codziennie? Tak. Ćwiczymy w domu, a poza tym Łukaszek ma godzinę rehabilitacji. Na ostatniej wizycie u doktora rehabilitacji okazało się, że jest to za mało. Musimy dołożyć drugą godzinę, bo niestety asymetria i skrzywienie kręgosłupa, jakie może w ten sposób występować, no po prostu będzie się pogłębiać. To jest za mało, ta jedna godzina, żeby zapobiegać temu. Ponadto on ma przykurcze mięśni. Rączka właśnie od tego jest cały czas przykurczona, tutaj odcinek szyjny tak samo, no i musimy to cały czas rozciągać. Czyli trwa walka o to, żeby Łukaszek był sprawny, żeby mógł sam funkcjonować. Żeby sam mógł funkcjonować, no tak jak w jego przypadku podpór, raczkowanie to jest niemożliwe po prostu do osiągnięcia. Musimy go jak najszybciej spionizować, żeby on jak najszybciej zaczął sam chodzić po prostu, żeby w ten sposób uniknąć skrzywienia kręgosłupa. Ale widać, że mimo tych schorzeń, tych problemów, jest dzieckiem bardzo pogodnym. Tak, teraz już jest nawet mniej płaczącym, bo z początku to bardzo dużo płakał, ale myślę, że to też jest wina przejść po prostu, bo no samych wizyt, lekarzy, badań, pobierania krwi, no i było tego mnóstwo, no i dziecko po prostu to przeżywało. W jaki sposób możemy pomóc? Gdzie znajdziemy linki do zbiórek? Na stronie na Facebooku są prowadzone licytacje, w których można wziąć udział. Ponadto zbiórka jest prowadzona przez Fundację Się Pomaga, z której będzie opłacony właśnie koszt operacji. Czyli apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, żeby
wsparli Łukaszka w walce o sprawność. A ja dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy bardzo i prosimy o pomoc.